Siemka, tutaj Ziuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i mam dla was w sumie smutną wiadomość, ponieważ poprzedni dzień, właściwie poprzedni dzień, który powinien być teraz, się mi nie nagrał i niestety będę musiał przeskipować tamten dzień, więc no cóż, jest mi z tym trochę źle, ale to nie z mojej winy, po prostu mikrofon nagle się odłączył z jakichś przyczyn dziwnych. Tak właściwie kilka sekund po przywitaniu. No to może jednak trochę moja wina, że tego nie zauważyłem. A w każdym razie i tak w dniu 6 nie robiliśmy nic specjalnego, bo znaleźliśmy dwie sztuki drewna, kupiliśmy jedną taśmę, kupiliśmy też dwie notatki craftingowe, to akurat tam pominimy, i przekopaliśmy się trzy kratki do przodu tunelem. I co się okazało, że nie jestem na to przygotowany, ponieważ na końcu jest krata, mam nadzieję, że nie pod prądem, bo tego nie sprawdzałem, którą trzeba przeciąć, a ja muszę zdobyć pilniki. A w każdym razie cały poprzedni dzień minął właściwie na tym, że klikałem na Matthew, żeby się na mnie tutaj... teraz Matthew został przeszukany. Mam nadzieję, że wieczorem nie będzie przeszukiwany, to jest w sumie ważniejsze, żeby Matthew się po prostu na nas nie spył do strażników. Śniadanie to bardzo dobry moment, żeby odwrócić uwagę. Siema, a ty co mi proponujesz? Nic właściwie ciekawego, Matthew. Śrubokrętem chyba więziennych krat nie zniszczę. Mam tylko nadzieję, że ogrodzenie nie jest pod prądem, bo to, tak jak mówiłem, może mi trochę napsuć krwi, ponieważ najpierw będę musiał w takim wypadku znaleźć generator, a dopiero potem móc uciekać. Chociaż wydaje mi się, że na tym poziomie więzienia nie będzie takich luksusów jak kraty pod napięciem elektrycznym. Dobra, właściwie przejdźmy do przeszukiwania szafek. A nie, czemu ja uderzyłem Matthew? Ja przepraszam, Matthew. Nie, to był przypadek. Przypadkiem. No nie, on mnie teraz znowu nie lubi. Ja przepraszam. No debil ze mnie jest i tyle. Dobra, Carter, ty jesteś poza zasięgiem, to po prostu idę do pracy, więc widzimy się za chwilę. Okej, właściwie już praca skończona i przypomniało mi się, że pewna osoba w komentarzach prosiła o pozdrowienie, także pozdrawiam cię, Mroczny Kisiel, widzisz, pamiętałem o tobie, a staram się... Nie no, ale naprawdę miło, że wpadłeś na kanał. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. A jeżeli ktoś ma takie życzenie, żeby go pozdrowić w następnym odcinku, to jak najbardziej niech pisze. Przyjęliśmy chyba, tak, dla Matthew zadanie, żeby zdobyć nieśmiertelnik, więc może przestanie nas tak nie lubić. Gil, w sensie Paul. Co ty tu robisz przy biurku Gila? W sensie nie, żebym ja tu przychodził w innym celu, nie? Ale... dobrze, ktoś się tam bił. Warto by było zebrać przedmioty. O, Diane. Co ty masz dla mnie za deala? Nie, no nie masz nic ciekawego, no. Oj, byku. O, Matthew, stój. Stój, ja wiem, że cię uderzyłem i trochę mnie nie lubisz, ale masz tutaj nieśmiertelnik, pogadajmy jeszcze przy okazji, bo właściwie skończyłem swoje obowiązki krawieckie.
Weźmy podpowiedź trzecią. Mam nadzieję, że nie pod prądem. Okej. To trochę zmienia postać rzeczy. Myślałem, że zakończę tę serię w tym odcinku. Właściwie to więzienie w tej serii. Ale powiem wam, że na to się nie zapowiada. Bo nie znajdę w ciągu tego dnia sposobu, żeby generator wyłączyć. Generator jest tutaj i potrzebowałbym po pierwsze czerwonego klucza, a po drugie w sumie nie wiem jakiego klucza, bo nie mam tam pola widzenia. Chyba, że mogę strzałkami jakoś, nie. Nie, no nie będę bił innych. Lekarstwa ci nie znajdę, bo z tego co zauważyłem, to one są tak dosyć mało dostępne. Po co ci prześciadło, gościu? Spokojnie, panie Rodni. Tutaj się nic nie stało. To nie jest tak, jak pan myśli. No spokojnie. Dobra, Hank. Jednak mam dla ciebie lekarstwo, wiesz? Tak się składa. Więc dalej pogadajmy sobie z Matthew. Tylko nie wiem, co mam zrobić z tym płotem. I nie mogę znaleźć pilnika, żeby w ogóle przejść przez jak to się nazywa? Płot elektryczny. Ale zbiło mnie to trochę z nóg. Właściwie siedzę na krześle, więc trochę może nieodpowiednie słowo użyłem. Na tę chwilę pójdźmy zobaczyć, jak dokładnie wygląda ten generator. Potrzebujemy czerwonego klucza. Czerwony. Dobrze, więc możemy poczynić przygotowania, tak myślę. A zacznijmy od tego, że będziemy potrzebować talk kosmetyczny i klej. Dobrze, że zachowałem go, ponieważ teraz... Jednak chyba czegoś... Przepraszam, Matthew, to nie tak, jak myślisz. No spokojnie. To nie jest tak, że ci przeszukuję szafki. A ja chcę znaleźć tylko jeszcze jeden talk, bo wydaje mi się, że to może być klucz do całego problemu. Weźmy zapalniczkę i łyżkę. To nam podeszło pod nos, nawet bym powiedział. Instrukcja to jest przyjemne, jak najbardziej. Hak, ale hak nie jest nam potrzebny w tym podejściu. Kij baseballowy przygarnijmy, jak najbardziej. Jest idealnie. Weźmy klej na wypadek, gdyby się okazało, że to jednak jest taka recepta, ale nie jest. Okej. Okay. Siema, Paul. Jamal, jesteśmy obok twojego biurka, więc nie za bardzo mi pasuje, że tu leżysz. O, dzięki. W ogóle, ile taśmy jest w tym odcinku? Wcześniej jak potrzebowałem, to nigdzie taśmy nie było. Teraz nagle każdy ma taśmę. Odwróć uwagę strażników w kolacja. Nie, Jamal, ja cię przepraszam, już chyba kolejny raz. Ale jakoś tak się nawinąłeś, więc przykro mi.
Swoją drogą mamy naprawdę małą siłę, bo mamy tylko 7 zdrowia maksymalnego. Ej, przepraszam. Panie strażniku, proszę się nie denerwować. Złość piękności szkodzi. Nie zdobędę ci plakatu, ziomek. To jest... Prosisz o za dużo. I chyba też nic nie kupimy. Nic, czego byśmy potrzebowali. Tutaj na pewno nigdzie nie ma. Dobrze, odłóżmy to wszystko na tę chwilę. Okej, wygląda na to, że już zrobiliśmy, co musieliśmy. Ty nie masz nic dla nas ciekawego. I właściwie nikt nie ma dla nas nic ciekawego w tym momencie, bo potrzebujemy ten talk kosmetyczny, którego nigdzie nie ma. Jakby... Tego... Jestem pewien, że tego było tak dużo, że to jest aż zabawne, że nikt, ale to nikt nie ma tego. Przydałaby się jeszcze jedna zapalniczka. Matthew, a ty mi coś sprzedasz może? Jesteś super. W tym momencie brakuje nam właściwie kubka na gorącą czekoladę. No i tego talku. Tylko, że z tym talkiem może być problem. Okej, idziemy na prysznicę. Może tutaj nagle ktoś będzie miał na sprzedaż ten talk kosmetyczny, którego... to jest tak powszechna rzecz, że aż jest to smutne, że nie możemy tego znaleźć. To jest... bardzo złe. No i nikt tego nie ma. Nikt. Matthew, pogadamy z tobą. Może uciekniemy razem nawet. Zobaczymy. W każdym razie ty już nas całkiem lubisz. My ciebie nie do końca, ale... Zobaczmy tylko, bo to mnie ciekawi, kto jest przeszukiwany. Jest to brat i Jamal. Okej, więc my jesteśmy bezpieczni, ale i tak w sumie w tym dniu nic nie zrobimy. Więc... Tak właściwie nie znaleźliśmy ani pilnika, ani nic do stworzenia klucz... Nie, no dobra, do stworzenia klucza znaleźliśmy sporo rzeczy, bo zapalniczki, łyżkę, właściwie nawet możemy skraftować już ten płynny plastik. Nie tak się kraftował płynny plastik? Może nasza pomoc tutaj nam coś powie. Płynny plastik. Czym jest papierowe narzędzie? Tak, talk kosmetyczny i pasta do zębów. Tylko do czego jest papierowe narzędzie? Bo wydaje mi się, że też było do czegoś potrzebne, a nie mogę sobie za nic przypomnieć do czego. Płynny plastik,
Grzebień albo szczoteczka do zębów. Okej. Dobrze, czyli potrzebujemy talku kosmetycznego. Właśnie. To jest klej, nie pasto. Ale że ja jestem tak głupi? Nie, no to pasty do zębów tyle razy mijaliśmy i... no Devil. Dobrze, w każdym razie. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być pozdrowieni na odcinku, to piszcie w komentarzu, że chcecie, żebym was pozdrowił. Także do zobaczenia chyba w piątek. Jeżeli nie wrzucę nic po drodze, to będziemy się widzieć w piątek na Watch Dogsach. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie z planem. Także cześć.